każdy poniedziałek o 14.15. Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie? Przyjedziemy do Twojej miejscowości. Dzwoń. 665-000-103. Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM oraz zachod.pl. Daniel Sawicki, dzień dobry. To jest program Radio Zachód Interwencje, a za kamerą Krzysztof Filmanowicz. Proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy w gościnnych progach Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie na pięknym basenie półotwartym. I dziś będziemy rozmawiać o sprawach bardzo ważnych, a mianowicie o bezpieczeństwie nad wodą. Moimi gośćmi dzisiaj są pani Małgorzata Krajewska, kierownik obiektów sportowych Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest z nami Rafał Jaszczyński, trener pływania i ratownik jednocześnie. Witam. Dzień dobry, witam radiosłuchaczy. Jest z nami również starszy kapitan Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy Lubuskiej Straży Pożarnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, bezpieczeństwo nad wodą, bezpieczeństwo szeroko pojęte, czyli to, o czym rozmawiamy co roku, bo kończy się rok szkolny, za chwilę młodzież szkolna, dzieci wyjadą na wakacje, na obozy, w miejsca najczęściej związane z wodą. Wiemy, że ta woda oprócz tego, że przynosi wspaniałą uciechę, wspaniałą radość, potrafi też być dla wszystkich niebezpieczna. Zacznijmy od pani Małgorzaty Krajewskiej, szefowej obiektów sportowych właśnie w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Jesteśmy na wspaniałym basenie, ktoś tutaj już korzysta, widać, z wody. Zacznijmy od tego, jak Państwo są przygotowani do tegorocznego sezonu? No więc jesteśmy dobrze przygotowani, mamy cały komplet ratowników. Na każdej zmianie jest po 5 ratowników. Na pływalni olimpijskiej 3 osoby, na pływalni rekreacyjnej 2 i oni się w cyklu 12-godzinnym cały czas między sobą zmieniają, właśnie też z uwagi na ich bezpieczeństwo, ponieważ pływalnia rekreacyjna jest odkryta i tam jest duże nasłonecznienie. Sytuacje, z którymi się najczęściej Państwo spotykacie, na co najbardziej trzeba zwracać uwagę podczas właśnie tych letnich kąpieli, gdy no zwykle pewnie tych osób będzie tutaj bardzo dużo, bo jeszcze na dobrą sprawę się sezon nie rozpoczął. Tak. Najczęściej, jeśli chodzi o pływalnię rekreacyjną, ponieważ tam najwięcej osób korzysta i też korzysta z dziećmi, sytuacje mają takie miejsce, że czasami rodzice jakby lekko tracą czujność, pozostawiając dzieci w wodzie. Dzieci w ramach zabaw wygłupiają się i nieraz się podtapiają. I to jakby rodzi takie niebezpieczeństwo, ponieważ no czasami nawet 200 osób jest na zewnątrz i wewnątrz samej niecki rekreacyjnej, więc taka czujność ratowników dwóch osób na tych wszystkich kąpiących się z różnymi gadżetami do pływania, no to jest bardzo wzmożona. I tutaj uczulam właśnie rodziców, żeby pomagali ratownikom, opiekując się swoimi pociechami. O tej czujności osób, które przebywają wraz z dziećmi na takich obiektach, będziemy jeszcze rozmawiać. A ile na danej zmiany, tak z ciekawości, osób czuwa, tych ratowników, tych specjalistów, czuwa nad tym bezpieczeństwem? Mówiła pani, że nawet ponad 200 osób potrafi być tutaj jednocześnie. Właśnie, a jak to wygląda z tą obsługą ratowników w danym konkretnym momencie? No, zgodnie z przepisami, Niecki Olimpijski musi patrolować 3 ratowników, natomiast rekreację 2. Jeśli na Niecce 50 nie ma takiego obłożenia, no bo nie wszyscy potrafią pływać, a tu jest jednak 2 metry, wtedy przesuwamy jednego ratownika, żeby jeszcze wzmóc tą czujność na pływalni rekreacyjnej. Czyli 3 osoby na każdej zmianie przez cały okres otwarcia obiektu monitorują rekreację. Czyli zdecydowanie jest co robić, bo tę czujność trzeba zachowywać cały czas. Jesteśmy w tym pięknym dżonkowskim obiekcie. Pani kierownik, powiedzmy o tym, na co będą mogli liczyć odwiedzający właśnie ten półodkryty basen i te niecki zewnętrzne, co tu jest takiego fantastycznego, że warto w Drzonkowie się pojawić, bo tu jest bezpiecznie, więc warto tu przychodzić. No tak, jest bezpiecznie. No jest to obiekt w pełni wyposażony, czyli są szatnie, natryski, szafki, jest możliwość wypożyczania leżaków. Staramy się też zabezpieczyć parasole, przynajmniej dla tych osób z najmniejszymi dziećmi, żeby no, uniknąć tego przegrzania, nasłonecznienia. Apeluję też do wszystkich, aby brali pod uwagę, że wychodząc na obiekt otwarty, żeby mieli jakieś przesłony na głowy, szczególnie dla dzieci.
Jeśli nie ma takiej możliwości, to osoby z małymi dziećmi mogą też wchodzić na część pięćdziesiątki, tą tylną basenu, żeby móc się schłodzić, przez jakąś chwilę pobyć po prostu w cieniu. Jak co roku są atrakcje wodne, grzybki, jacuzzi, rwąca rzeka, także dla dzieci naprawdę dużo się tutaj znajdzie. Działa już kolejny rok z rzędu punkt gastronomiczny, także gofry, lody, frytki, wszystko jest, ale szanowni Państwo, pamiętajmy, że po spożyciu posiłku musimy odczekać, zanim wejdziemy do wody. Tak, o tych zasadach będziemy rozmawiać, żelaznych zasadach, których się trzeba po prostu pilnować, trzeba się ich trzymać, a w tym największym basenie to ile wody Państwo macie? Oj, to tam jest kupę metrów sześciennych, chyba ponad 2,5 tysiąca, lekko. Jeśli chodzi o wysokość tego dużego basenu, to głębokość tego wysokiego basenu, tak, 2 metry w najgłębszym miejscu. On po całej długości jest 2 metry. To jest basen olimpijski i cała długość toru jest na głębokości 2 metrów. Dobrze. Torami 3 metry, 10 torów, także no, tu już trzeba umieć pływać. Czyli dla profesjonalistów, dla tych wszystkich, którzy dobrze się czują w wodzie niemal jak ryby. Wrócimy jeszcze oczywiście do naszej rozmowy. Rafał Jaszczyński, trener pływania, w przeszłości też człowiek, który sam uprawiał oczywiście pływanie, jak i ratownik. No, przychodząc, czy jadąc nad wodę, najczęściej przychodzimy w takie miejsca z dziećmi, ze swoimi pociechami. Chcemy zapewnić im i bezpieczeństwo, i dobrą zabawę. Jesteśmy w tłumie. Na co musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na tego typu obiektach bezpiecznych? Zacznijmy od tego. Tak, jesteśmy bezpieczni. Tutaj widzimy obiekt zamknięty, mamy ratowników, którzy jest ich dużo, którzy cały czas obserwują, ale nie możemy zapominać, że możemy stracić swoją pociechę na przykład z oczu. Dlatego powinniśmy zwracać i mieć oczy dookoła głowy, nie tylko na swoje dzieci, ale również na obce osoby. Z tego względu, że powiem szczerze, że osoby nie topią się tak jak w filmach, że ręce mają podniesione i głośno krzyczą ratunku, ale tak naprawdę osoby toną po cichu. Tak. A no właśnie, bo często widzimy na różnych filmach, w różnych przekazach, że to jest gdzieś naokoło odpychanie od siebie wody, machanie rękami, krzyki, to jest mit. To jest mit. Ja sam w tym roku byłem świadkiem i mogę powiedzieć, że uratowałem dziecko prowadząc na jednym z akwenów zajęcia. Przechodziłem i zobaczyłem, że dziecko już było pod wodą. Było cicho, nikt tego nie zauważył, a później rozmawiałem z matką, po prostu to dziecko uciekło i ono się znalazło pod wodą. Także musimy, mimo że są ratownicy, nie możemy poddać się tylko opiece ratowników z tego względu, że ratownik, zobaczcie Państwo, jeżeli tutaj może wejść na przykład 200 osób, to nie jest tutaj ratowanie indywidualne. Pan ratownik ma pod opieką wiele osób, także my musimy tak naprawdę zadbać o siebie. Wiadomo, że jesteśmy bezpieczni, jest ratownik, on w każdej chwili może nam pomóc, ale my jesteśmy tak naprawdę rodzice i osoby postronne ratownikami wobec siebie. Proszę powiedzieć ze swojego doświadczenia osoby, która na takich obiektach również strzeże, pilnuje bezpieczeństwa, strzeże tego porządku, z czym Państwo się najczęściej spotykacie, jeśli chodzi o takie sytuacje no, najbardziej nieodpowiedzialne, bo tego dotyczy właściwie moje pytanie. Na akwenach zamkniętych po prostu, tak jak wcześniej pani przedmówczyni mówiła, że po prostu osoby bawią się, podtapiają się, co może się skończyć zachłyśnięciem i po prostu też utonięciem. Niejednokrotnie takie dzieciaki czy osoby dorosłe są wyciągane z wody również z tego względu, że taka, powiem kolokwialnie, głupia zabawa może się źle skończyć. Często uprawia się sporty jakieś siłowe czy też karate, podduszanie, zapasy. To wszystko w wodzie? I to wszystko w wodzie, a tak naprawdę to jest zupełnie co innego niż na lądzie, bo tutaj mamy środowisko wodne, a tak naprawdę i tak tutaj jest w miarę bezpiecznie z tego względu, że woda jest przejrzysta, widzimy dno, a zupełnie inaczej to wygląda też na akwenach otwartych. O akwenach otwartych będziemy jeszcze rozmawiać. Takie najważniejsze porady dla wszystkich osób, które z dziećmi odwiedzają tego typu bezpieczne obiekty, bo dokończmy jeszcze rozmowę o tych bezpiecznych obiektach, gdzie są ratownicy, gdzie to wszystko się wydaje pod kontrolą. Co powinniśmy robić, a czego bezwzględnie unikać? Powinniśmy pilnować swoich dzieci. I to nie jest tak, że przyszliśmy sobie odpocząć czy też popalać się.
i uważamy, że ratownicy wszystko za nas zrobią. Musimy mieć ich na oku. Jeżeli chcą dzieci wejść do wody, to wchodzimy z nimi i cały czas je kontrolujemy. Jeżeli jest dwójka rodziców, to jeden może, nie wiem, zażywać kąpieli słonecznych, a drugi niestety musi się zaopiekować własnym dzieckiem. Wydaje mi się, że to jest nadrzędna rzecz z tego względu, że tutaj chodzi tak naprawdę o życie. To jest środowisko wodne i to nie są żarty. Często widzimy i słychać również takie opinie, no że przecież te małe baseny, te niecki, one są stosunkowo płytkie, że dziecko najwyżej no to zamoczy się gdzieś no, do połowy swojego ciała, że tam się nie da utopić, że tam żadne niebezpieczeństwo nie będzie groziło. To chyba też jest bardzo złudne. Nie, to jest zły znak z tego względu, że głębokość nie jest adekwatna do wysokości dziecka i dziecko, niektóre dzieci nie dotykają dna, ale nawet te, które mogą dotknąć i stanąć na palcach, często podczas zabawy są na przykład podtapiane i wtedy może to się skończyć tragedią. Dzieci, które uczą się pływać, bo jest takich sporo dzieci, państwo też przeprowadzą takie na pewno zajęcia, czasami mogą wejść w taką pewność siebie zbytnią i brawurę. Z tym też się chyba państwo możecie spotkać. Tak, często się zdarza, że dzieciaki, które biorą udział w szkółkach pływackich, chcą się pochwalić i pokazać i przełożyć swoją wiedzę, umiejętności na akweny otwarte. Zupełnie to jest inne środowisko i może się to bardzo źle skończyć. A warto w ogóle w młodym wieku dzieci posłać na naukę pływania? Pewnie, że warto, bo zawsze mają elementarną wiedzę, jak się zachowywać w wodzie. Ja zawsze na koniec, teraz już kończymy kursy nauki pływania klas drugich na CRS-ie i na koniec zajęć zawsze mówię, że tym dzieciom, że one umieją pływać, ale żeby wiedziały, że jeżeli pojadą nad morze, nad jezioro czy nad rzekę, to jest zupełnie inne środowisko, tam nie będą widziały dna i żeby się nie przechwalały i pokazywały rodzicom, jak one bardzo dobrze umieją pływać, bo to mogą zrobić na właśnie takich obiektach zamkniętych, ale na pewno nie na obiektach otwartych, żeby nie czuły się zapewnie i nie opuszczały rodziców, same się nie oddalały. No i też przekazujemy rodzicom, żeby pilnowały swoje pociechy, że mimo to, że umieją już pływać, to nie oznacza, że nie jest w stanie się utopić. Osoby dorosłe, osoby, które pływały i zawodowo też się topiły nad oceanami czy nad morzami. Także ja osobiście mam duży szacunek do środowiska wodnego i nie wyobrażam sobie, żeby mógł sobie wypłynąć nie wiadomo jak daleko, ponieważ wiadomo, że wiele osób weszło na Himalaje, ale nie wiadomo, czy na Mount Everest, ale nie każda zeszła. Trzeba liczyć siły na zamiary, z tego względu, że często są robione takie konkursy po jednym, po trzech piwach, po jakiś... No, ale to chyba dzieci piwa nie dotyczą, tak, prawda? Tak. Ale tutaj mówię też, od razu przechodzę do osób dorosłych, bo te dzieciaki później kopiują te zachowania i tak samo chcą pokazać, że też daleko mogą wypłynąć, a nawet dalej od swojej mamy czy taty. Czy te zachowania dorosłych wpływają w znacznym stopniu, nieodpowiedzialne zachowania dorosłych wpływają w znacznym stopniu na dzieci? Spotykają się państwo jako ratownicy z tym, że jest potem takie ignorowanie tych podstawowych zasad bezpieczeństwa? No bo coś tata albo mama przecież też robią, a dziecko to widzi. No oczywiście, no bo jeżeli tata będzie wypływał tak daleko, to czego ja nie mogę pokazać mu, że jestem lepszy, a czasami bywa tak, że po takich szkółkach to te dzieciaki szybciej pływają od swoich rodziców, to dlaczego ja mam tak daleko nie wypłynąć, a to może się naprawdę skończyć bardzo źle. Dzieci kopiują te zachowania i chcą powtarzać, chcą być lepsi od swoich rodziców, a niejednokrotnie źle się to skończy. Dobrze, to porozmawiajmy jeszcze o tym, jak wygląda sytuacja na tych akwenach otwartych, czyli jeziorach, w morzu szczególnie, bo sporo osób wyjeżdża również nad morze. Tam te zasady bezpieczeństwa, jak się wydaje, powinny być podniesione znacznie wyżej. Ta poprzeczka jest przecież zupełnie inna tego zachowania nad właśnie takimi akwenami. Tak, tutaj mamy na akwenach zamkniętych, jest fajna sytuacja, że możemy wstępnie sobie potrenować. Ja też namawiam, jak dzieci są na szkółkach pływackich, to namawiam też rodziców, żeby przygotowali się do okresu letniego i troszeczkę popływali, z tego względu, że jak są bez formy, woda jest zawsze na akwenach otwartych zimniejsza, są prądy zimne, szybko można dostać skurczu, tak jak wcześniej mówiłem, można daleko wypłynąć, a później już nie wrócić, także to są takie ekstremalne sytuacje. No i też zwracam dużą uwagę na to, żeby nie pić alkoholu, nie po prostu przejedzonym nie wchodzić do wody, po
długiej kąpieli słonecznej, z tego względu, że możemy osłabnąć tak naprawdę i się utopić. Tutaj jest też taka sytuacja, że namawiam do tego, żeby po prostu kąpać się na kwenostrzeżonych, nie gdzieś tam na dzikich plażach. Mówimy tutaj teraz tylko o utonięciach, ale bardzo ważną rzeczą jest, żeby nie wylądować na wózku inwalidzkim. Ja byłem teraz na długi weekend na akwenie w Świdnicy, tam akurat nie ma ratownika, nie widziałem. Tam jest pomost i widziałem dzieci, które na proste nogi skakały sobie na brzeg, a wiadomo, że nie jeden kręgosłup można złamać w ten sposób, jeżeli skacze się na proste nogi i można wylądować na wózku inwalidzkim. Już nie mówiąc, gdzie skaczemy na główkę, a może i każdy jest pewien, że w tym miejscu można skakać, ale nie, dno się zmienia, a mógł ktoś na przykład wrzucić też jakieś krzesło czy też stół, bo zdarzają się i takie sytuacje i może dojść do tragedii. Proszę Państwa, o tych żelaznych zasadach bezpieczeństwa i o tym, jak się nie zachowywać też bezwzględnie nad wodą, będziemy rozmawiali w drugiej części naszego programu. Daniel Sawicki, witam Państwa w kolejnej części naszego programu. Dziś jesteśmy na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dżonkowie na basenie półotwartym i tutaj miejscach, które też będą towarzyszyły już za chwilę dzieciom w letniej, wspaniałej wodnej zabawie. Rozmawiamy o bezpieczeństwie nad wodą. Jesteśmy z naszymi gośćmi. Porozmawiamy w tej chwili z panem Arkadiuszem Kaniakiem, starszym kapitanem Arkadiuszem Kaniakiem, oficerem prasowym Lubuskiej Straży Pożarnej. No właśnie, państwo są zmuszeni do tego, że wyjeżdżają na takie akcje, gdzie dzieje się coś niedobrego nad wodą. W tym roku, co prawda, no, nie słyszeliśmy jeszcze o tak spektakularnych akcjach, że Państwo musieli brać w nich udział, co nie znaczy, że nad tym bezpieczeństwem Państwo również czuwacie, ale Pan powtarzał zawsze, kiedy Wy jesteście wzywani, to znaczy, że wydarzyło się coś naprawdę złego. Prawda, kiedy przyjeżdża Straż Pożarna przyjeżdża po to, żeby ewakuować, żeby poszukiwać daną osobę z wody, a więc mamy tutaj taką sytuację, kiedy albo ta osoba znajduje się w miejscach trudno dostępnych, w miejscach niestrzeżonych, tam gdzie nie ma ratowników, albo ewentualnie już ta pomoc ratownika, na pomoc ratownika jest za późno, bo osoba gdzieś zaginęła w czeluściach wody. Takie sytuacje się zdarzają również w tym roku. Od momentu, kiedy zrobiło się ciepło, tylko w województwie lubuskim zanotowaliśmy 4 wyjazdy grupy, specjalistycznej grupy wodno-nurkowej, która właśnie wyjeżdża do tego typu sytuacji. Niestety, w zdecydowanej większości są to poszukiwania i tak naprawdę wyławianie ciał. Czyli są to sytuacje tragiczne, tak można je krótko określić. Czy te apele, te informacje, które co roku staramy się powtarzać, kierować do wszystkich, którzy będą za chwilę korzystali z tych wodnych uciech, czy one dają jakiś skutek? Czy tych akcji, do której jesteście zmuszeni wyjeżdżać, jest mniej, czy zasadniczo tutaj się nic niestety nie zmienia? W skali całego województwa lubuskiego, na przestrzeni okresu, kiedy mamy do czynienia właśnie z wypoczynkiem ludzi nad wodą, notujemy kilkadziesiąt zgłoszeń, kiedy wyjeżdża Straż Pożarna. Jest to mniej więcej od 30 do 40 zgłoszeń na sezon. W ciągu sezonu letniego? W ciągu sezonu letniego, oczywiście. Wydaje nam się, że podobna sytuacja może mieć miejsce w tym roku, dlatego że analogicznie mówiłem o tym, że mieliśmy 4 wyjazdy. Podobnie było w latach ubiegłych, więc niestety szykujemy się na to, że kilkadziesiąt razy jeszcze będziemy wyjeżdżać. Mówi się o tym, że brawura, alkohol niestety, to są te główne czynniki, które od lat decydują o tym, że dochodzi do tragedii nad wodą. Pan to może potwierdzić? Tutaj akurat nic się nie zmienia? W zdecydowanej większości przypadków mówimy tutaj właśnie o alkoholu, jako tym czynniku, który powoduje to, że czujemy się odważniejsi. Próbujemy udowodnić sobie i swoim kolegom, że jesteśmy silniejsi, możemy więcej przepłynąć, możemy dalej odpłynąć od brzegu, a często niestety to się kończy tragicznie, a Straż Pożarna wyjeżdża w miejsca trudno dostępne, tam gdzie jest z dala od skupisk ludzi, więc o ten alkohol niestety zdarza się tam częściej i również to jest bezpośrednią przyczyną utonięć.
Gdy Państwo no, przyjeżdżają i pomagają w usuwaniu skutków tych tragicznych zdarzeń, na pewno rozmawiają Państwo często z rodziną, no, z bliskimi, którzy też gdzieś tam pojawiają się, towarzyszą pewnie w tej akcji. Co powoduje, że jest tak dużo nieodpowiedzialności u osób, które wchodzą do wody, chociażby po alkoholu, które zachowują się w tak kompletnie nieodpowiedzialny sposób? Być może to, o czym wspomniałem wcześniej, próbujemy sobie udowodnić, że jesteśmy lepsi, silniejsi, szybsi. Alkohol pomaga w tym i chcemy udowodnić przede wszystkim osobom, które znajdują się razem z nami. A więc za każdym razem wspominamy też, próbujemy apelować, próbujemy prosić osoby, które widzą taką sytuację, że ktoś z naszych znajomych, z kim jesteśmy nad wodą, z kim chcemy wypoczywać, będzie próbował po alkoholu wejść do wody, próbujmy go powstrzymać. To może uratować jemu życie. Najwięcej takich zdarzeń to oczywiście dochodzi do nich w miejscach, gdzie nie są to kąpieliska strzeżone, a wręcz miejsca, w których absolutnie nie powinno się chyba wchodzić do wody. Bardzo często są to miejsca, w których nawet trudno dojść do brzegu wody. Przede wszystkim mam tu na myśli rzeki zarośnięte gdzieś w krzakach. Okazuje się, że niektóre osoby są w stanie, szczególnie młodzież, znaleźć sobie odrobinę zejścia, małą wysepkę, tam próbować sobie odpocząć. No i właśnie w takich miejscach dochodzi do największych tragedii. Jest to problem nie tylko dla nas, dla ratowników, po to, żeby jak najszybciej dotrzeć do osób poszkodowanych, ale również problem z samym zgłoszeniem. Bardzo często to zgłoszenie jest już po fakcie, kiedy te osoby wpadły do rzeki, kiedy te osoby już dawno popłynęły z nurtem rzeki w stosunku do miejsca, gdzie było zgłoszenie. Bywa często tak, że osoby mieszkające, szczególnie w obszarach gdzieś nad rzekami, nad jeziorami, tak dobrze uważają, że znają te akweny, że wchodzą tam od lat, więc nic się nie wydarzy. To też może być chyba bardzo ryzykowne i złudne. Tutaj jest podobna sytuacja, jak pan instruktor wspomniał wcześniej. Nawet jeżeli wydaje nam się, że świetnie pływamy, nawet jeżeli wydaje nam się, że świetnie znamy teren, przecież nad tą rzekę chodzę co roku, za każdym razem się tu kąpię, nie znaczy, że w tym roku będzie tak samo. Rzeka ma to do siebie, że jest bardzo zdradliwa. Nurt rzeki potrafi zmienić się kilka razy w ciągu sezonu, więc to, co było jeszcze w tamtym roku, ta wysepka, na której się opalałem w tamtym roku, dziś może być niedostępna i bardzo często w tych miejscach jest bardzo silny nurt, który jest niezwykle niebezpieczny. Powiedzmy zatem, co robić, gdy widzimy niebezpieczną sytuację nad wodą? Wiadomo, że no, sami nie jesteśmy w stanie pomóc najczęściej, wiadomo, chyba byśmy tego nie powinni robić, jeżeli nie mamy pewności, czy poradzimy sobie w wodzie. Jak w takiej sytuacji się zachować, gdy widzimy, że coś rzeczywiście niepokojącego się dzieje? Przede wszystkim musimy ocenić bezpieczeństwo nas jako ratowników, dlatego że w tym momencie każdy z nas jest ratownikiem. Czy przypadkiem nie dojdzie do sytuacji takiej, że strażacy, którzy przyjadą, czy służby ratownicze, które przyjadą, będą musiały ratować dwie osoby, a więc oceniamy. Jeżeli jesteśmy w stanie takiej osobie pomóc, oczywiście od razu wzywamy pomoc, ale zanim ta pomoc nadejdzie, próbujemy podać tej osobie czy gałąź, czy jakiś element ubrania. Oczywiście jeżeli jest koło ratunkowe, to takie koło gdzieś w pobliżu wrzucamy. Jeżeli znajdują się osoby postronne, które przechodzą, również próbujemy głośno krzyczeć do tych osób po to, żeby próbowali nam pomóc, po to, żebyśmy byli jak najbliżej danej osoby, ale tak jak mówię, przed wejściem do wody sprawdźmy przede wszystkim nasze bezpieczeństwo. No dobrze, poradzimy sobie z tym, jesteśmy zabezpieczeni, próbujemy komuś pomóc, podajemy czy to gałąź, czy jakieś inne elementy, które na jakiś czas sytuację są w stanie uspokoić. Co potem? 112? Dzwonimy właściwie to na samym początku, kiedy oceniliśmy już, że jest bezpiecznie, od razu dzwonimy pod numer alarmowy, czy to 112, czy jakąkolwiek dziewiątkę, bo w momencie, kiedy wykręcimy czy 999, czy 998, czy 997, to wszystko trafi do służb ratowniczych, więc tutaj nie ma znaczenia. Dzwonimy oczywiście po służby ratownicze, ale jeszcze chciałbym zaznaczyć o jednym, jeżeli decydujemy się na wejście do wody, pamiętajmy o słynnym przysłowiu tonący brzytwy się chwyta i tak jest w rzeczywistości. Ta osoba, która potrzebuje pomocy, będzie za wszelką cenę próbowała nas wykorzystać do tego, żeby wydostać się jak najszybciej na zewnątrz, a więc musimy być pewni, że takiej osobie będziemy w stanie pomóc.
Jednocześnie taka osoba może nas również wciągnąć w ten niebezpieczny zaułek wodny. Zdecydowanie. Niejednokrotnie wyjeżdżaliśmy właśnie do akcji ratowniczych, gdzie ratowaliśmy nie tylko osobę poszkodowaną, która wpadła do akwenu, ale również osobę, która próbowała jej pomóc. Dzwonimy na numer alarmowy, czy to którejś z dziewiątek, jak pan wspomniał, czy 112, czyli europejski numer alarmowy. Jak rozmawiać, jak przekazać wiadomość? Wiadomo, że jesteśmy pełni emocji, jesteśmy w nerwach. Przede wszystkim należy zachować spokój i spokojnie odpowiadać na pytania dyspozytora. Dyspozytor zawsze zapyta o to, co się dzieje, gdzie się dzieje i ile ewentualnie osób jest poszkodowanych. A więc musimy podać mniej więcej lokalizację, gdzie się znajdujemy. Jeżeli są jakieś punkty charakterystyczne, podać tą informację o tych punktach charakterystycznych, szczególnie nad rzeką, w miejscach, gdzie nie mamy ani ulicy, ani nie mamy innego. I nie będziemy znali kilometra rzeki nawet, prawda? Dokładnie. Nie będziemy znali kilometra rzeki, natomiast zakładamy, że w jakiejś odległości od najbliższej drogi się znajdujemy i w jakiś sposób dotarliśmy. Więc te wszystkie informacje podajemy dyspozytorowi. Oczywiście mówimy, co się stało i ile osób potrzebuje pomocy. Przejdźmy do pana Rafała Jaszczyńskiego, bo tych ekstremalnych sytuacji niestety bywa dużo nad naszymi wodami. Rozmawialiśmy wcześniej o tym, że tonie się po cichu, że tego tak naprawdę wiele osób nie jest w stanie zauważyć i dopiero widzimy, gdy osoba gdzieś jest na dnie, jeżeli oczywiście damy radę ją zlokalizować i zauważyć. Proszę powiedzieć w takim razie, co robić, gdy poczujemy, że wciąga nas woda, że tracimy ten grunt pod nogami, mimo że radziliśmy sobie dotąd dobrze w wodzie, że coś zaczyna się dziać niepokojącego. Jak powinniśmy wtedy zareagować? Powinniśmy nie panikować, nie usztywniać ciała i powinniśmy nabrać głęboko powietrza i położyć się na tafli wody. I po prostu w ten sposób, żeby się uspokoić i czekać, kiedy na przykład złapie nas skurcz, czy ten zimny front, który przepływa, żeby go przeczekać. Najgorsze jest to, żeby nie panikować, z tego względu, że jeżeli chwyci nas skurcz, pójdziemy na dno, trzeba myśleć cały czas. A jak już znajdziemy się na przykład na dnie, często bywają przypadki takie, że osoba nie wie, w którym kierunku wypłynąć. Wtedy wypuszczamy bąbelki powietrza z buzi i w kierunku, gdzie te bąbelki, czyli do góry na przykład płyną, to wtedy udajemy się w tą stronę. Z tego względu, że są też sytuacje nad morzem, gdzie fala nas, nie tylko są sytuacje nad jeziorem, ale również nad morzem. Kiedy pływamy sobie, są duże fale i wciąga nas tak zwany młynek. I wtedy niektóre osoby tonęły w ten sposób, że nie wiedziały, jak wypłynąć. Wtedy wypuszczamy powietrze, uspokajamy się, sprawdzamy na przykład dłonią, gdzie te bąble lecą powietrza i w tym kierunku płyniemy. No właśnie, to porozmawiajmy zatem o morzu, bo co roku w sezonie jesiennym, wiosennym, zimowym możemy fajnie sobie na basenach, prawda, przebywać, możemy sobie pływać, zażywać tych kąpieli, gdzie czujemy się bezpiecznie. No a potem pewni swoich umiejętności, pewni siebie wypływamy, wyjeżdżamy nad morze, chociażby jak się robi piękna pogoda, tak jak teraz. No i pewni tych umiejętności wchodzimy do wody, która się gdzieś kłębi, że te fale potrafią być naprawdę duże, no wtedy jest lepsza zabawa nawet dla dzieciaków, a to może być bardzo niebezpieczne. Tak, nawet jeżeli nie planowaliśmy czasami wypłynąć daleko sobie od brzegu, to proszę zauważyć, że Państwo na pewno jak pływali nad morzem, widzieli, że z tego momentu, czy z tego punktu, w którym wypłynęli, nagle znajdują się kilkanaście metrów dalej. Z tego względu, że jest prąd i on wciąga w głąb morza. Także my cały czas musimy być czujni, żeby wiedzieć to, że ten prąd, mimo nawet, że nic nie będziemy robić, nie będziemy płynąć dalej, to on będzie nas znosić w głąb morza. Także też na to trzeba zwrócić uwagę. Płytki, chłodny Bałtyk wydaje się może nam przyjazne, które znamy, szczególnie najbliżej nas, Pomorze Zachodnie, chociażby te miejscowości, gdzie nie powinien dla nas stanowić jakiejś wielkiej tajemnicy. Niestety też musimy być bardzo ostrożni, nawet w tych miejscach, gdzie przebywaliśmy w poprzednich latach. Tak, nawet jeżeli stoimy na brzegu, to może być tak, że
fala, która jest wsteczna, po prostu podcina nasze nogi i znajdujemy się już w całości w wodzie. I teraz tak, bywają sytuacje, że podcina nas fala, staramy się wstać, a tu nagle z tyłu atakuje nas następna fala, gdzie nie możemy nabrać powietrza. I to są podstawowe rzeczy, które się dzieją i osoba, która nie pływamy cały rok, jesteśmy na akwenach wodnych, gdzie tafla wody jest płaska, a nad morzem nie jesteśmy wyćwiczeni, jak na takie sytuacje zareagować, także dlatego podwójnie powinniśmy być w takich sytuacjach czujni. Jesteśmy zobowiązani i zobligowani do tego, żeby wykonywać polecenia ratowników, chociażby nad morzem czy nad jeziorem, tam gdzie ten ratownik się znajduje. To jest osoba najważniejsza w tym momencie? Tak, jest to osoba najważniejsza i apeluję, żeby nie dyskutować z ratownikiem z tego względu, że wiadomo, że czasami, ponieważ używki czy też alkohol nie dodają nam umiejętności, tylko odwagi, a to jest zupełnie co innego. A ratownik wie, co robi, ma duże doświadczenie. Jeżeli gwizdże na nas, żebyśmy wyszli albo czegoś nie robili, to on to robi z doświadczenia, a nie żeby przeszkodzić nam w zabawie. Ponieważ on jest cały sezon, może nie jeden sezon w tym punkcie i wie, jakie są zagrożenia. Często widzimy też taką kłótnię, daje się to zauważyć z ratownikami, by wywiesili flagę odpowiednią, która upoważnia, czyli białą flagę upoważnia do wejścia do wody, a ratownicy czujnie te flagi zmieniają z zakazem wejścia do morza. Ponieważ oceniają, mogą zmienić flagę na czerwoną, jeżeli woda spadnie poniżej, na przykład, nie wiem, tam jest chyba bodajże 14 stopni, albo są za duże fale i wtedy po prostu ten akwen nie nadaje się do pływania, czy też z zabawy, ponieważ jest to zbyt groźne dla życia. Także tutaj apeluję, żeby naprawdę słuchać ratowników, nie podejmować argumentów, dialogu, tego po prostu wysłuchać, bo tak naprawdę on nie ma żadnego celu, żeby nam przeszkodzić w zabawie, a jedynym jego nadrzędnym celem jest, żeby po prostu było bezpiecznie i nie dopuszcza do sytuacji, gdzie trzeba po prostu kogoś już ratować. Czyli bezwzględnie wykonujmy polecenia, stosujmy się do poleceń ratowników, niezależnie jaki to jest akwen, czy jezioro, czy basen, czy oczywiście morze, gdzie jest najbardziej niebezpiecznie. Wracamy jeszcze do pani Małgorzaty Krajewskiej, kierowniczki obiektów sportowych na Wosirze w Drzonkowie. Tutaj ten duży basen olimpijski, no co prawda pływają w tej chwili dzieci, nawet pod opieką widać dorosłych, ale tak naprawdę wejście na wasz obiekt jest też ograniczone wiekowo. Państwo pilnują tego bezwzględnie. Tak, w regulaminie mamy, że dzieci do 13 roku życia muszą bezwzględnie wchodzić na obiekt z opiekunami. Natomiast ratownicy pilnujący Niecki Olimpijskiej wyłapują dzieci, oczywiście to zwykle jest na oko, ale poniżej 13 roku życia, które próbują wejść i samodzielnie powygłupiać się i odsyłają je, żeby przyszli tutaj z opiekunami. To są częste sytuacje? Tak, dosyć często się to zdarza. Bardzo często też dzieci przychodzą, żeby poskakać sobie z murków, dlatego też mamy ponakładane te przesłony wskazujące na to, że bezwzględnie tylko na treningach wolno korzystać z tej funkcji pod opieką instruktora, trenera. Mamy też takie sytuacje, kiedy rodzice przychodzą wzburzeni, twierdząc, że są opiekunami, instruktorami, trenerami. Oni oczywiście będą czuwać nad tą całą sytuacją i wymuszają jakoby skorzystanie właśnie z murków, żeby można było, ze słupków startowych, żeby można było skoczyć. Apeluję, abyście Państwo tego nie robili. Odnosząc się do tego poprzedniego pytania, ratownik jest osobą decyzyjną na obiekcie. On wie, kiedy i co można robić, żeby zachować względy bezpieczeństwa. Tak samo w sytuacjach, w których istnieje potencjalne zagrożenie bądź akcja ratunkowa. Jeden z ratowników odgwizduje alarm, że wszyscy powinni opuścić basen i w tym momencie część korzystających jakby to bagatelizuje, ponieważ oni są bezpieczni, nic im się nie dzieje, zapłacili, jest fajny okres, możliwość zabawy, a obok trwa jakaś sytuacja, w której właściwie wszyscy ratownicy powinni być na dany moment zaangażowani i dlatego też serdecznie Państwa proszę, że jeśli coś takiego istnieje, to jeśli ratownik odgwizduje, proszę opuścić Nieckę. Jeśli trwa akcja ratunkowa, jeśli ktoś z Państwa ma wiedzę, predyspozycję, wykształcenie medyczne, to i owszem, może udzielić jakiejś podpowiedzi, natomiast
Często jest tak, że w tej akcji przeszkadzają osoby postronne, które dopowiadają, co się powinno w danym momencie robić. Jeśli zatrudniamy osoby z uprawnieniami przeszkolone, które muszą automatycznie co 3 lata odnawiać swoje szkolenie, aby móc wykonywać ten zawód, no to musimy im zaufać, że oni wiedzą, co zrobią i ostatecznie osobę poszkodowaną przekażą do pogotowia. Bo dodajmy, że ratownicy wodni to są również ludzie, którzy potrafią udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, są zobligowani do tego, żeby takie umiejętności bezwzględnie posiadać. Jeszcze jedno pytanie odnośnie tego największego obiektu basenu olimpijskiego. To wydaje się, że to jest taki obiekt właśnie dla profesjonalistów. Czy tutaj dzieci są wpuszczane? No i właśnie to jest taka ciekawostka, ponieważ jak zamykamy pływalnię krytą, a otwieramy pływalnię olimpijską, to jeszcze jest to ten okres, kiedy trwają nauki pływania. I dzieci i młodzież, która jest szkolona na tamtym basenie, musi kontynuować proces szkolenia do mniej więcej połowy czerwca. Przenosimy tutaj nauki pływania, czuwają nad tym ratownicy, instruktorzy i to jest też jakby taki dobry czas, kiedy te dzieci oswajają się z tą głębokością. Jak przyjdą później z opiekunem, z rodzicem, nie będzie takiego lęku, że to jest 2 metry głębokości, ale tylko i wyłącznie pod opieką instruktora bądź opiekuna prawnego. Ale 13 lat to jest cały czas ten cenzus wiekowy, tak? No jak dziecko na przykład ma 15 lat, może wejść, może wskoczyć? Może wejść, może popływać. Oczywiście zawsze jak wchodzi młodzież, jest wzmożona czujność, szczególnie kiedy młodzież wchodzi i chce się powygłupiać, powariować troszeczkę, a nie zrobić taki trening profesjonalny, no to ratownicy bardziej wzmagają tą czujność, ale już od tego 13 roku życia pozwalamy, żeby dzieci mogły wejść. No i też zwracają uwagę na umiejętności pływackie, tak? Jeśli ktoś nie ma i nie jest pewny do końca, to proszę korzystajmy z torów skrajnych, gdzie zawsze się można złapać. Tam wzdłuż ścian idą takie murki, które pozwalają nie tylko złapać się ręką, ale też stanąć nogami. Czyli w zasadzie dziecko 13, młodzież 15-letnia już nie ma problemu, żeby po złapaniu się wystawać ponad wodę. Tak, 2 metry to jest ten poziom wody, który tutaj jest w tym basenie olimpijskim największym. Musimy zaraz kończyć. Przypomnijmy zatem, zwracam się do starszego kapitana Arkadiusza Kaniaka, rzecznika lubuskich strażaków. Przypomnijmy jeszcze raz te żelazne, najważniejsze zasady, których musimy pilnować się nad wodą, żebyśmy byli bezpieczni. Przede wszystkim wyznaczamy sobie miejsce bezpieczne do spędzania wolnego czasu. Jeżeli to miejsce jest bezpieczne, to wtedy możemy spokojnie na taką plażę iść. Natomiast jeżeli znajdujemy się w sytuacji, kiedy widzimy, że ktoś tonie, przede wszystkim oceniamy swoje bezpieczeństwo, wzywamy pomoc nie tylko telefonicznie, ale i również osoby, które znajdują się w pobliżu, mogą stanowić wsparcie nasze. No i próbujemy pomóc danej osobie, chociażby poprzez podanie czy liny, czy gałęzi, tak żebyśmy bezpośrednio nie mieli kontaktu z osobą tonącą. Oczywiście absolutnie nie spożywamy nad wodą alkoholu, nie wchodzimy po niej do wody. Oczywiście, że tak. Alkohol, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jest tym numerem jeden i po alkoholu w żaden sposób nawet nie myślmy o tym, że będziemy próbować pływać. Do tego oczywiście, proszę Państwa, musimy być cały czas ostrożni, musimy uważać, nie przegrzewać się również nad pięknym słonkiem i tych zasad powinniśmy się bezwzględnie trzymać i o tym rozmawiałem dziś z moimi gośćmi programu Radio Zachód Interwencje, a byli nimi Małgorzata Krajewska, kierownik obiektów sportowych Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żonkowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Był z nami Rafał Jaszczyński, trener pływania i ratownik jednocześnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję i życzę bezpiecznych wakacji. Był z nami również starszy kapitan Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy Lubuskiej Straży Pożarnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to był program Radio Zachód Interwencje. Za uwagę dziękuję Państwu Daniel Sawicki, Krzysztof Filmanowicz, Paweł Kotarba i Marcin Kosiński, którzy wspólnie zrealizowali dla Państwa ten program. Dziękujemy. W każdy poniedziałek o 14.15 Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie? Przyjedziemy do Twojej miejscowości. Dzwoń. 665 000 103. Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM. Oraz zachod.pl.